Cześć, witajcie z tej strony. Ja, Mikalo, witam was w dosyć nietypowym odcinku na tym kanale, ponieważ dzisiaj otworzymy sobie trzy fajne kalendarze adwentowe. Jest to kalendarz Kinder, jest to kalendarz Milky Magic Mix, a to jest kalendarz firmy Haribo, czyli żelki i w ogóle różne słodkości. Dzisiaj jest 8 grudnia, no i dzisiaj otworzymy sobie właśnie po 8 okienek z każdym właśnie z tych kalendarzy adwentowych. A dzisiaj gościć będą nam LPS, czyli Little Pet Shop, jak wiecie, jak dobrze znacie. No i po prostu dzisiaj one za mnie będą otwierać te kalendarze adwentowe. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ta seria będzie się pojawiała co tydzień. Będziemy co tydzień otwierali 8 okienek. Jeżeli chcecie więcej, powiem, to znaczy kreślcie łapkę w górę. Więc no, jak chcecie, no to patrzcie, tutaj mamy licznik subskrypcji. Oto mamy tutaj licznik subskrypcji. Zostawcie subskrypcji, zbliżamy się do 100 tysięcy. Może nam się uda. Więc zaczynajmy, ale najpierw intro. Hejka, hejka, tu jestem LPSik i sobie na początku otworzymy, no nie wiem, no Kinder, Milka czy Haribo, no nie wiem, co tu wybrać. Może wybieram sobie Kinderki, ja chciałbym Kinderka sobie otworzyć, więc poproszę o Kinderka. O, dziękuję bardzo, więc sobie zobaczymy, no poszukajmy numerku pierwszego. O, tutaj jest, widzicie, tu jest numerek pierwszy, więc sobie go otworzymy, otwieramy. Wow, co to my mamy? Otwieramy, czekajcie. Co to jest? To jest Kinder Mini. Co to jest za kinderek? Jakiś taki dla mnie, taki dla LPS-ików. Kinder Mini, taki czekoladka, więc dziękuję bardzo, dziękuję. Więc sobie to otworzymy i lecimy otwierać drugi numerek. Gdzie to może być drugi? Dobra, więc szukamy dwójki. O, tutaj jest dwójeczka. Patrzcie, tu mamy dwójeczkę. Widzicie? Musimy sobie ją otworzyć, więc otwieramy. A, co to jest? A to znowu jakiś batonik. Otwórz się! Mam takie znowu mini batoniki, troszeczkę inne. No dobra, superowo, dziękuję. Znowu sobie odkładamy i lecimy po numerek trzeci. A gdzie jest numerek trzeci? Tutaj jest, patrzcie, tu jest numerek trzeci. Tu ma taki bałwanek, więc sobie otwieramy. Pik. Co to jest? Co to? Co to? Ja to chcę. Tu mamy Kinder Bueno Mini. Patrzcie na to, tu mamy Kinder Bueno Mini. Lubię bardzo jeść te czekoladki, więc bardzo się cieszę. Więc teraz otwieramy numerek czwarty. A numerek czwarty jest, patrzcie, tutaj na samiutkim dole. Więc otwieramy. Wow, tu kolejny batonik. No tutaj po prostu Magic of Batonics. A tu mamy nowo taki sam batonik mini, taki znowu, taki drugi sam, to jest takim elfikiem, super! Teraz otwieramy numerek piąty, a tu jest numerek piąty! O, super, co tu mamy za kolejny batonik, to są magia batoników. To znowu taki inny Kinder Mini, taki no inny i tu mamy jakiegoś rudego człowieczka, super! Więc otwieramy następne. Numer 6 jest tutaj! Tu mamy numer 6, więc otwieramy. Wow, 6 grudnia, patrzcie, co tu my mamy, patrzcie, co to jest. To jest duża czekoladka, ja to chcę. Wow, taki duży, fajny misiu, widzicie go? Ale duży, on jest większy ode mnie, widzicie? Patrzcie, jaka różnica, patrzcie. Więc no, odkładamy i numerek 7. A numerek 7 jest tutaj. Tu mamy Reniferka i Świętego Mikołaja. Więc sobie to otwieramy. O, co tu mamy za takie szary mary, co to jest? A tu mamy Kinder Bueno znowu mini, więc super. I jeszcze ostatni, ale to ostatnim kinderkiem, który mogę otworzyć, bo dzisiaj jest 8 grudnia, to tutaj. Więc otwieramy. O, co tu my mamy? O, muszę otworzyć, halo. O, mamy tutaj Kinder mini, więc superowo, odkładamy. Skończyliśmy nasz kalendarz adwentowy Kinderków, a teraz przechodzimy do kalendarzu Milki. Ale teraz będzie to inny FPS-i. Siejka, jestem Wilczkiem i dzisiaj otworzymy sobie 8 pierwszych numerków kalendarza Milki. Więc szukamy numerku 1, a numer 1 tu jest. Patrzcie, tu jest napisane numer 1. Ładnie liczymy i otwieramy. Wow, jaki fajny kalendarz. Zobaczmy. Patrzcie, tu mamy takiego
Właśnie rendiwelka z okularkami śnieżnymi bardzo super wygląda, więc odkładamy i szukamy numerku 2. Tu mamy numerek 2, widzicie? Tu jest numerek 2 z prezentami, więc otwieramy. O, jakie to są fajne rzeczy. Patrz, jaki cukierek. To jest cukierek Oreo. Patrzcie, jaki fajny Oreo cukierek. Super on wygląda. Dobry bardzo, więc super. Odkładamy i szukamy numerku 3, który jest... Tu jest numerek 3. Otwieramy. Wow, co tu my mamy? A co my tu mamy? Mamy tutaj świętego Mikołaja. Patrzcie, jaki fajny święty Mikołaj. Super, on jest chło. I więc go odkładamy. A ja siebie nie odkładam. Więc lecimy teraz szukać numerku 4. Tutaj jest numerek 4, jak widzicie. Tutaj, tutaj jest numerek 4, więc otwieramy. A co to jest? Ojejku, jak tego cukierka. O, super. Mam takiego różowy, taki chyba różowy. Taki gigantyczny. Czekaj, naprawdę nie wiem, co to jest za smaczek. Nie wiem, co to jest. Spróbuję. Taki czekoladkowy, taki zwyczajny. Więc odkładamy i szukamy numeru 5, który jest tutaj na dole. Patrzcie, pa, numer 5. Numer 5, no patrzcie, numer 5. Więc otwieramy. O, co to jest? Patrzcie, co to jest. Ło, musimy otworzyć. Co to jest? To jest czekoladka Milka. Patrzcie, jaka fajna czekoladka. Ale super. Taka dobra czekoladka. Super, odkładamy i szukamy numeru jakiego? 6. 6 otwieramy. Tu jest numer 6. Patrzcie, tu jest numer 6. Otwieramy. I uwaga, co się kryje pod numerem 6? To Milka. Super. Króweczka Mileczka. Co? Dzień dobry. Jak tam? Jak tam zdróweczko? Super. Więc odkładamy i szukamy numerku 7. A tutaj jest numerek 7, więc otwieramy. Znowu ten sam cukierek Oreo. Bardzo lubię właśnie takie cukiereczki Oreo. I teraz ostatni numerek, który mogę otworzyć, to numerek 8. Więc szukamy literki 8. Tutaj mamy 8 numerek, więc otwieramy. Patrzcie to, tu jest święty Mikołaj. A tu jest też święty Mikołaj, ale bajer. Dobra, otwieramy. Ło, jaki fajny tu jest malutki, a tu jest duziutki. O, jaki fajny, dzień dobry, hej. Dobra, odkładamy i teraz idziemy do następnego gościa i to będzie właśnie ten Haribo. Tok. Witam, jestem Łypcia, jestem taką fajną Łypcią, która pływa sobie w morzu. I dzisiaj otworzymy sobie mój ulubiony zestaw Haribo, kalendarz adwentowy, takiego fajnego misia, mojego małżonka. No i fajnie, otworzymy, więc szukamy numerku 1, pływamy flum. I tu mamy numerek 1, więc otwieramy. O, co to mam za zębki? Ale fajne. Wow, patrzcie, jakie fajne zielusie. Jakie fajne zielusie, super. Dobre, fajne. Więc szukamy. Raz, dwójki. Tu jest dwójeczka, ale super, się złożyło, więc otwieramy. Kolejne żelki, ja nie mogę, jak ja jestem bogata, formalnie w żelki. Co tu mamy? Żelki. Haribo też takie wążowe, wążeczne. Jest niebezpieczny. I teraz numerek 3 jest... Tu jest numerek 3, patrzcie, tu jest numerek 3, więc otwieramy. O, tu mamy też żeleczki, a żeleczki to są takie oryginalne, takie zwyczajne, podstawowe, złote misie. Napiszcie, czy w ogóle jedliście takie złote misie. Ja jadłam i są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Teraz numerek 4 jest, słuchajcie, tutaj. Tu jest numerek 4, więc otwieramy. Kolejne żelki. A to żelki? Żelki takie. Takie bardzo przezroczyste. Patrzcie, ich prawie nie widać. Widzicie te żelki? No troszeczkę widać, ale są naprawdę bardzo przezroczyste. Idziemy do kolejnych żelków. Tutaj mamy numerek właśnie 5, więc otwieramy. I co tu mamy? Tu mamy takie chyba owocowe jakieś żeleczki. Czekajcie. Tu mam też przezroczyste, ale też inne. Na przykład owocowe, bardzo fajne, takie świąteczne. Więc superowo. Więc teraz otwieramy sobie 6 numerek. A 6 numerek się kryje tutaj. Patrzcie, tutaj jest numer 6. Super, otwieramy. Co to jest, ludzie? Co to jest? Wow.
jaki to jest świetny, co to jest? To jest chyba taki zielony, zielkowy paczek i fajutka Haribo dostałam. Super, naprawdę bardzo fajny. Więc odkładamy. I teraz numerek 7, który jest top dog bodajże. Gdzie jest numerek 7? Patrzcie, jak się schował skubany. Patrzcie, to jest numer 7, w ogóle to widzicie? Dlatego bym nie zauważyła. No trochę takie głupie, no halo, to jest taka zagadywanka. Otwieramy. Co to jest? Czy to są gumy do żucia takie? Jak to się nazywało? Ja nie pamiętam, ale takie. Takie do żucia, takie miam, takie doble, a to są truszkawkowe, bo tu mamy truszkawkę. Opa, ciekawa, fajna truszkaweczka. Więc teraz otwieramy ostatni numerek, jaki jest numerek 8. A numerkiem 8 to jest tutaj. Tu jest numerek 8, tutaj. O, fajnie, więc otwieramy. O, żelusie, żelki. O, tu mam takie też kolorowe, super żelki, owocowe. Merry Christmas, mamy tu Merry Christmas. Super, więc odkładamy. I to już wszystkie żelki Haribo, jak mogę to teraz otworzyć. My teraz wszystko podsumujmy. Dobra, więc wszystko podsumujmy, co otworzyły nasze LPS-y. Zacznijmy najpierw od konderku. Dostałem Bueno Mini, taki fajny Bueno Mini, malutki. Normalny mini kindereczek, normalny. Tutaj tak samo Bueno Kinder Mini, tak samo malutki. Tu mamy taki mini, ale taki jakiś dziwny, patrzcie, jakiś taki z czymś dodatkiem, nie wiem co to jest. Ale okej, dziękuję bardzo. Tu tak samo, z tym samym jakimś dodatkiem, tu widzicie. Dostałem takiego dużą taką czekoladkę, takiego reniferka, też on bardzo fajnie wygląda, dziękuję LPS-iku. I dwa takie małe Kinder Mini. Więc teraz przechodzimy sobie do Milki. A teraz zacznijmy od Milki. Dostaliśmy trzy cukiereczki, taki jeden różowy oraz dwa takie Oreo. Tutaj dostaliśmy dwa takie malutkie, fajne Mikołajki. Tu dostaliśmy takiego reniferka tak samego. Tu dostaliśmy taką fajną czekoladkę, taką malutką Milka, bardzo ona fajna jest. I taką fajną króweczkę. Taką fajną króweczkę. Więc teraz przechodzimy do Haribo. Więc na początku dostaliśmy takie normalne po prostu żeleczki Haribo. Normalne, najnormalniejsze. Później drugie takie złote misie, też są one bardzo, bardzo fajne, popularne. Trzecie to są takie właśnie dzikie węże, formalnie fajne też. Czwarto tutaj o kolorze pomarańczowym, takie przezroczyste bardzo. Tutaj też o kolorze pomarańczowym, takie buciki. Tutaj duża paczuśka taka właśnie tych Haribosów, jakiś fantazja, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Magicznego buta z 6 grudnia, taki bucik zielkowy, zielony, fajny. I jedną właśnie taką, o mambę, przypomniała mi się nazwa, to jest mamba. To jest taki mały blok o smaku truskawkowym. Więc to tyle, a teraz pożegnanie. Maciek. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego materiału. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i dzwoneczek na kanale też. Więc do zobaczenia, pa!